Kiedy przeczytałem scenariusz kanału, spodobała mi się w mojej roli Zadry scena ostatnia. I dla tej sceny próbowałem zagrać, próbowałem stworzyć tę rolę. Niestety nie znałem noweli Stawińskiego, bo to by mi może jeszcze bardziej pomogło. No ale cóż, o pracy mogę powiedzieć tak, że pierwsze sceny odbywały się na ulicy chyba Dolnej, prowadzącej z kościoła świętego Michała w dół. Ta pierwsza scena, w której prowadzę, ta była reżyserowana właściwie chyba przez Kuca. Potem Morgenstern jakieś sceny robił pierwsze. W ogóle Wajdy nie pamiętam. Przyszedł Wajda gdzieś po iluś tam dniach, kiedy kręciłem taką scenę, to się nazywało w Czerwonym Domu, i powiedział mi pierwszy komplement. Usłyszałem: ale pan kosi, powiedział mi. I kanał był zbudowany z jakiegoś drewna, z jakichś takich drewnopodobnych rzeczy na podwórcu Kroniki Filmowej w Łodzi. Byli odpowiedni maherzy, którzy lali ciepłą wodę, w której brnęliśmy prawie po pas, prawda? No i były to znośne warunki ostatecznie. Ale któreś soboty ważną scenę chciał ukończyć koniecznie tego samego dnia Wajda, a tu robotnicy rozeszli się i woda zaczęła lać się zimna. Wtedy Wajda kupił czy butelkę, czy dwie butelki rumu i kazał zaparzyć herbaty. Koledzy pili herbatę z rumem, ja piłem rum z herbatą, a Mikulski pił samą herbatę i dostał zapalenie płuc.